Do tragicznego zdarzenia doszło 5 grudnia 2020 roku w Kozienicach. Policjanci znaleźli ciało 25-letniej kobiety z ranami kłutymi w okolicach klatki piersiowej. Sprawca, były partner kobiety, 28-letni Patryk G., został zatrzymany dzień później na trasie S7 kilka kilometrów za węzłem Elbląg-Zachód w stronę Gdańska. Podczas próby zatrzymania przez policję, 28-latek kierujący Volvo zderzył się z jednym z radiowozów. 29 lipca tego roku prokuratura rejonowa w Kozienicach skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi G., któremu zarzucono zabójstwo kobiety. Za ten czyn mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat. Kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności, informuje Emanuela Wojtas-Kunińska, zastępca prokuratora rejonowego w Kozienicach. W akcie oskarżenia Patrykowi G. zarzucano ponadto niezatrzymanie się do kontroli oraz ucieczkę i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Patryk G. dopuścił się tych czynów na drugi dzień po dokonaniu zabójstwa na trasie S7 w okolicach Helblonga podczas ucieczki przed policyjnym pościgiem. Sprawa jest rozpatrywana w Sądzie Okręgowym w Renomiu.